Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem TheArrGor, a to co oglądacie jest to Spellforce. Moi drodzy, my w ostatnim odcinku sobie przeszliśmy kampanię. Pierwszą misję, która jest jednocześnie tutorialem. Ja tutaj na razie nie przeszedłem, dalej nie widzę potrzeby na razie. Więc moi drodzy, po prostu bierzemy naszą główną postać i wędrujemy z nią przez portal prowadzący do końca tej mapy. I zobaczymy, co nas czeka dalej, aby same dobre rzeczy. Tak, przenośmy się. I jesteśmy w nowym miejscu i co nas tutaj czeka? O, jest nasz przyjaciel. I to jest nasz stworzony wojownik też. My będziemy nim? Takim obrońcą? May the power of the ruin reawaken with you. But this time, you should not be the slave of someone else's will. This rune is the scourge on which your soul was forged. Wear it now yourself, and be the master of your own decisions. I'm free. Wolność, tak, jesteś wolny. The order sent me with an important message. Myślałem, że nasz bohater nie będzie miał głosu, bo często tak bywa. Creatures made of black steel. They are breaking into the Northlands. The Iron Ones have come. So, it has now begun. You must set out at once. Indeed. I will go see Darius. You, my friend, should gather your strength first and arm yourself. Dajecie mi dużą swobodę, jako że świat trochę podupada. Speak to my friend Sartarius. He will give you your instructions. He belongs to the Order of Dawn. Good luck. We'll meet again when I return, Rune Warrior. Dobra, jesteśmy sługą Rune. Fajnie, tylko gdzie jest ta nasza przyjaciółka? He really called a Rune Warrior. I can hardly remember. How do I get to that city, Greyfell? Follow the path through the rocks. I'll go with you. Pójdziesz ze mną. Fajnie. The mountain goblins are in an uproar. Dobra, dam sobie jakoś radę, mój drogi, tylko tak. Właśnie, teraz mamy swoją postać, już nie mamy tamtej wysłanniczki run i to w ogóle jest chyba ona tak swoją drogą. Jest tu jej monument. To jest nasza postać. My sobie oczywiście do niej też zajrzymy. Zauważam, że lepiej chodzi mi w ogóle gra. Mamy spodnie, które dają pancerz odporność na magię, fajnie. Tarcza. Pancerz ogólnie. Jakiś sztylecik, słaba rzecz i wzmocniejczy. Mamy jakieś czary. Mamy okrzyk bojowy. Okrzyk bojowy jest spoko, możemy sobie wziąć. I to jest nasz posłaniec. Nasz posłaniec, możemy zajrzeć do niego, czy nie? Nie, nie, ty jesteś jako jednostka... Aha. Nie, to nawet nie kieruje. Dobra, no to uruchamiamy Menhir. Aktywowany. Aktywowaliśmy Menhir, bo mamy iść pomiędzy skałami, po prostu w dół. No to wędrujemy, zobaczymy co nasz wysłannik run, sługa run. Zrobi. Tutaj mam skrzyneczkę. Warto by ją było opędzlować, chyba nawet musimy. No coś nas tutaj czeka. Tu są pajęczyny, więc ja przewiduję właśnie. Młody pająk leśny. Tylko jeden. Tylko jeden. O, tam jest, zobacz. Wal z nim. Bardzo ładnie. Dawaj go. Nie, wracamy do normalnej kamery. Żuk leśny, żuczek. Ha, jakie fajne przeciwniczki. Takie na razie mam inwazyjne, takie spokojne. To coś jest u góry. Tam coś było. Po pająku w ogóle nic nie możemy podnieść. Po żuczku też nie. To was zostawiamy. Tu jest skrzyneczka. No mordo, tu jest skrzyneczka, zobacz. W skrzynce mamy tak. Hełm, spodnie, łuk. Jak się pierdolę. Hej, zobaczmy co to jest. Ekwipunek jest, nie, to jest ekwipunek. Możemy mieć hełm.
Pancerz plus 3. Spoczko, możemy mieć lepszą tunikę. U nas jest 12 pancerza, 3 wytrzymałości, to ma 16 pancerza. 2 zwinności. O. Lepsze jest chyba. Co to jest to? Pierścień dla maga. Fajne, bardzo fajne. A to? Po prostu 6 poziom. Okej, okay. To musimy wbić 6 poziom, bo to jest dość fajne. Łuku nie możemy mieć. To jest dla łucznika, jakby się zrespił. No my pitalamy na razie z tarczą. Zobaczymy, ile z tego mądrego nam wyjdzie. Liczyłem na jakiś miecz? Liczyłem, że tam drop będzie zależny od tego, jaką klasę wybraliśmy, bo tak na razie dostaliśmy misz-masz do wszystkiego. No hełm każdy może chyba założyć z tego, co się nie mylę, co? Tak, hełm każdy, no to... To mamy to, co mogą tylko lekkie uzbrojenie albo cięscy mogą założyć. No ale ta podstawowa też jest bardzo spoko. W porównaniu do tego, co to jest? Ulfgarski weteran. This is the Shadow Pass. It leads through the mountains to our capital city, Greyfell, the seat of the House of Wulfgar. Wolf, się nie dziwię. Jedyneczka? How do I get to Greyfell? Just follow this trail. You can't miss it. But keep your eyes peeled. This land isn't called the Shadow Pass for nothing. Aha, bo jest dużo przeciwników. Dobra, w razie mogę iść do was. W ogóle fajnie, wyglądają jak wilcy właśnie. Jest bardzo fajna rzecz, mamy strażnice. Ty umiesz biegać, nie umiesz, aby się przydało. Bo tak sobie treptasz. Muzyka bardzo miła. Ej, tu jest przeciwnik. Tu jest. Dojdę do niego? Patrz, dojdę. Dobra, zawsze to exp. Tam żuczka pokonać to nie problem. Chociaż kurczę. Dobra, poszedł. Exp do przodu, my mamy pierwszy, no powoli tam jakoś zdobywamy ten expik. Dawaj, bijemy. I co my tu jeszcze dalej mamy? Tam jest kolejny żuczek. Idziemy. Żuczek nie, pajączek. Ja chciałbym kolejną skrzyneczkę. To na razie takie wprowadzenie raptem. Co jest tam? Aha, tam on jest. Jest na czerwono. Wygląda jakiś wampir, jak Wladimir z Lola. No dobra, klepiemy pająka, oby nic poważniejszego. Nie mamy czaru, więc nie mamy kuli ognia, w razie jakby były jakieś problemy, to... No, groźniejszy przeciwnik to jest po nas. Już jest ich więcej. Zawsze coś tam dostaniemy, jakieś bęcki. Chociaż regeneracji życia mamy sporą. Dobra, pokonanet. Wszystkich po kolei tniemy. Daliby nam jakiś wielki dwuręczny miecz. O, jest coś fajnego, a nie... Sztylecikiem. I na wojnę. Zbieraj sobie sam ekwipunek. Jestem największym magiem, który walczy z potworami ciemności, ale nie mam żadnego artefaktu, jakiś kurewsko wielki miecz, który mogę wam dać. Nie. Sam co znać. Trochę głupie. Ale dobra, no co zrobić. Moglibyśmy na start wybrać jedną dodatkową rzecz. Tu jest jakaś pani, która się nazywa... Nie, to jest pan. Pan, to jest pan. Coś ty zrobił. Zamroziłeś mnie, czemu? Mroczny. O, zdrajca. Aha, czyli mroczny to jest... Ten zły z intra chyba. I cannot conquer this rune warrior. I'm just a messenger, not a fighter. I have complete confidence in you. Bring the casket to the Black Fist. I will give you a princely reward. Zdrajca. Lord. All right then. Die, rune slave. Stay. Kurczę, głupa to trochę z tamtego sługi, że zaatakował, no ale dostał takie polecenie od Mrocznego.
Nie docenił nas. Dobra, czyli tworzymy własną armię znowu. Super, miło. Dobra, my podnosimy od niego rzeczy. To jest szkatułka, magiczna zapieczętowana szkatułeczka. I mam jakiegoś gościa poznaliśmy, ale kurczę, że zdrajca? Szybciutko, raz, dwa poszło. Zdradzają nas. Mamy tak. Kostur i ciężki młot. Ja bym młocik przyjął. A nie, możemy tylko kostur. Zasięg 1, 2, 5. Szybkość. Trochę mocniejsze, ale wolniej bije. Dobra, fajnie wygląda. Ten młot ja bym chciał. Ale potrzebujemy... ciężkie uzbrojenie mam. Ciężkie uzbrojenie i ciężka broń obuchowa. Dobra, I get it. Dobra, no to lecimy. Będziemy za jakimś kosturem biegać. I tutaj mamy monument ludzi, który musimy aktywować oczywiście. I miejmy nadzieję, że nam się uda coś tutaj wykminić. Czy my mamy runy? Tak, mamy runy robotnika na poziomie pierwszym. Czyli mamy już robotników. Czyli jakoś sobie damy radę. I mamy się przedrzeć dalej. Tu są kamyczki. Tu są przeciwnicy dopiero. Dobra, czyli tak, podejdź do tego, aktywuj. Dobra, tworzymy najpierw chłopów. To aktywuj. I tak, wy zbieracie. O kurczę, aż tam. Leć po ten kamień. Jest tu gdzieś żelazo? Tutaj. Oj, nie. Kamieniołom, potrzebujemy drewno i kamienia. Dobra, no to lecimy, zbieramy jakoś to powoli. Potrzebujemy ich oczywiście więcej, bo jak to mamy tak długo nam zejść, to trochę będzie fajnie. Oczywiście pójdź tam. Wy tu drewno, jeszcze jeden do drewna, wiesz. Wy we dwójkę idziecie do kamienia. I tamtych wyślemy do żelaza. I wy jesteście tam. Rzemieślnik na poziomie drugim. Ale tak o, po prostu sobie stoisz przy mojej chatce? Trochę dziwne. Wy też do tamtego biegnijcie. A wy co? Wy po drewno. Zbierajcie. To jest nasz główny bohater. Zobaczmy, o co chodzi z tym rzemieślnikiem, bo... To jest gobliński zabijaka. Zajmijmy się tym. Dawaj ich. Trz. Dawaj, bij go z tej pały. Może awansuje nawet. Gubliński dzikus. Okej. Jeb przez twarz. No trafiasz. Przejdźmy się tutaj, zobaczmy, o co chodzi. A nie, to jest rzeźmieszek, a ja czytałem rzemieślnik. Możemy pogadać? Nie. Będziemy się bić. O, za 4, ładnie. I on bije. Dawaj, wybufowany jesteś. Bij go. Po 8, no i bardzo dobrze. A, nie ma tak. Awansuję na wyższy poziom. Było coś, on miał. Jakiś talizman, zniszcz to. Zobaczymy, co z tego wypadnie. Co dostaliśmy? Dostaliśmy... amulet, który... nie mamy. Nie mogę go już zlutować. No to dość dziwne. No dobra.
Jak wam tutaj idzie? Znowu mi gra przycina, to nie jest dobra wiadomość. Kamieniołom. Buduj. Dobra, jakoś idzie. To jest goblin, idzie na naszą bazę. Tak, idzie goblin na naszą bazę. Dużo ci jeszcze zostało, weź szpitala stamtąd. Dawaj tego. Dobij go. Zanim nam do bazy dojdzie. Powinieneś go dorwać. Ty masz drewno, gościu, to ty byś tak... Matka drwala. Zaczyna mi się znowu gra przyczyniać. Nie wiem, czym to jest powodowane. Nie jest to miłe, bądź. Dawaj, dogonisz go czy nie? Bang. Bij po twarzy. Jeszcze raz, dobrze. Co ty... Mamy poziom w ogóle swoją drogą. Dobra. Możemy tak, nową umiejętność wybrać. Możemy lekkie uzbrojenie. Możemy wziąć ciężkie uzbrojenie, bo mamy. Broń sieczna. Dla mnie to jest dużo ciekawsze niż broń obuchowa. Ja bym chciała broń sieczną. Nie chcę z młotem biegać. Chociaż... Będę krasnoludem. Nowa umiejętność. Teraz tak, ciężkie uzbrojenie. I ciężki pancerz. Czy ja mogę po prostu ciężkie uzbrojenie ulepszyć? Mogę. Okej. Okay. I tak, damy sobie trochę w siłę. Dwa wytrzymałość i jedną zręczność. Bęk, dobra. A, wy tu już zbudowaliście, tak? Wy tutaj możecie do żelaza, czy nie? Co tu się stało? Nie wiem. Tu. Zbuduj to. I dobra, jakoś to idzie. Gdzie był sta... A, tu! Gobliński dzikus tu jest. O kurczę. Dawaj go. Czekaj, czekaj. Nie. Kościu, ty. Dobra, zbudujmy jednego nowego. Trzecie, bo ja zrobiłem tam ten, kurczę, totemik. Ja nie wiem, co on daje. Znaczy totemik. Jakiś tam naszyjnik. I on powinien mi coś dać, a mi nic nie dał. Dobra, warsztat partnerski, co do wojowników robimy. Czekaj, tak, ty masz jeszcze... To nie mogę, to potrzebuję ciężkie uzbrojenie, ciężka broń na poziomie drugim. I... Dobra, no okej. Okay. A, ja... Dobrodziejstwo mam. To mi co daje? Uleczenie na 10 jednostek. Sztosik. Fajne. Dobra, lecimy, niszczymy. Domek ten. Wy tutaj powolutku jakoś budujecie. Kto ma, ten się ulepszył. Zbieracie. Dobra, idzie jakoś to. Zbudujemy jakąś tam delikatną sobie armię, co nie? Chociaż możemy trochę robotników jak... Możemy mieć ich 20. Oni nic nie kosztują, poza miejscem. No to chodźcie. Tutaj. Ty idziesz tutaj. No wasza dwójka też, do żelaza. Ciumkać. Ty będziesz drewno zbierać. Albo nie, ty budujesz. Ty będziesz budowniczym. Chatka myśliska, ja żarcia nie mam. O, cię pieruny jasne. No to nie, panowie. To tak, drewna nie chcemy więcej. Ty. Ty kończysz i wracasz, dobra? Albo nie, tutaj jest, o, tu nie masz co robić. To chodź tu. Będziecie zbierać to.
I ty też będzie zbierał w żarcie. Chodź tu. Jakoś to tam będzie. I tak, ja coś stąd mi wypadło. A nie, ty jeszcze tu niszczysz. O, zniszczyłeś. Aha, nic tu nie ma. Jest tu nagrobek. Dziwne mam rotanie. Wyjście. Okej. Okay. Nie wnikam? Ej, możecie mu pomóc? No to... Ruszać się. Dobra, ty pracujesz tutaj. To jakoś idzie. Dobra, i wy wszyscy teraz jesteście... myśliwimy. O jaś, no znowu się zbugowaliście. Dobra. Tak, ja potrzebuję teraz wojska. Czytamy wojsko, to jest tak. Rekrut. Dodajemy tam. O, was. I was. No i już mamy armię, możemy lecieć dalej. O, respią się. Pomalutku, powolutku. Nie mamy do zbierania nowych rzeczy, więc na razie tylko tyle możemy zrobić. Więc chodź ty dalej i idź. Tutaj jest jakaś skrzyneczka. To ją zbierzemy, tylko to wygląda na miejsce, w którym można się klepać. No nie jest to dobra wiadomość, no ale okej. Okay. Nie jest to dobra wiadomość. Dobra, jednostki się respią dalej. Dobra, okej. Okay. To tutaj się zabarykadowali, że takie gubliny taką palisadę zrobili. Trochę dziwne. Dobra, skrzyneczka. W skrzyneczce mamy pierścień myśli, warunki biała magia, czyli dużo do magii. Magia, magiczny kryształ. O co chodzi z kryształem? Wyniosłem kryształ, który nic mi nie daje. Zauważyłem, że dużo rzeczy jest dla magów, że dwie rzeczy są dla białych magów. Co, tu już cała moja armia? Zauważyłem, że po kliknięciu escape'a w tej grze zaczyna podczas ruszania myszki się wszystko psuć. Wystarczy escape kliknąć raz. Dobra, będę operował strzałkami, no co zrobić? Dobra, więcej jednostek. Ty może pomożecie swojemu panu, co? No. Dziękuję. W końcu. Idziecie do przodu. Co tam może być? Parę przeciwników. Dacie radę, chodźcie. Ze strażnikiem run? Je, na spokojnie. Jak nie wyjdzie nic groźniejszego niż goblinie, to damy radę. Na jost! No, never give up, właśnie. Już? To niszczymy bazę. Ciekawe co to jest, oni się chyba tu respią. Z tego co ja rozumiem. Pomalutku kopalnia. Duże kwatery, średnie kwatery. Okej. Okay. Warsztat partnerski. To też jest warsztat. Dobra, no to niszczymy wam po kolei. Łop. Wy. Nasz główny bohater idzie tu do skrzynki.